Tak jest, Grolem 13. Gra nam tutaj nawet podpowiada, co mamy zrobić. Musimy jakby te chmurki złączyć w jedną wielką, żeby po prostu spadł na niego deszczyk. I Grolem 13 jest połączeniem w zasadzie Axela z po prostu takim... Nie wiem, połączenie Axela z czymś oryginalnym, bo Axel, jak pamiętacie, też strzelał lodem. A Grolem 13 również strzela lodem. Tylko z tą różnicą, że tutaj musimy chmurkami jakby sterować, żeby jego udupić. No i jeszcze tutaj musimy sporo razy go zaatakować. Uwaga na kryształowe te. Jeżeli chodzi o mój pierwszy playthrough Raymana Revolution, to ja pamiętam, że Grolem 13 naprawdę ogromny problem mi sprawiał na początku jako boss. I to nie chodzi o to, że wiecie, trudna mechanika do ogarnięcia, tylko tutaj chodzi bardziej o to, że trzeba naprawdę tutaj czasowo szybko reagować, bo jeżeli będziesz miał taką chwilę zmułki, to Grolem może to wykorzystać. To nie jest jak Fauci, Axel czy... Nie, no jak Fauci, Axel, no bo ten... Bo Amber nam pozwolił normalnie dostać się do świątyni, więc... Znaczy do świątyni po drugą maskę, więc technicznie on z nami nie walczył. O, odłamki lodu jeszcze. Tak, teraz jeszcze będzie próbował bawić się w jakiegoś Supermana. Jeszcze brakuje, żebyś kurde przelatywał nad kółkami, tak jak ten Superman. Superman 64. Ale przyznam, że arena bossa jest bardzo ciekawa. Że nie walczymy w żadnej świątyni ani nic, tylko tak naprawdę w niebie walczymy z nim. To muszę przyznać, że fajnie twórcy wykorzystali. Nie, ogólnie Revolution to pod tym względem naprawdę bardzo zaskakuje. Ale się spłaszczył, kurde. Ale przynajmniej mamy też, wiecie, jakiś powód do walki z ostatnim strażnikiem, bo trochę mnie to irytowało, że w każdej innej wersji gry w zasadzie tak o z dupy dostajemy tą czwartą maskę bez żadnego ładu i składu. No i ostatni stage, 10 na 10. At last, the final mask. Bravo, Rayman! You've brought me back! The pirates won't last long. I will use my powers to destroy their fort and rid the world of the robots that infest it. Alas, my powers have limits. On Earth, the Lums make me invincible. But in the air, I am as vulnerable as a newborn. It's you who will have to fight on the prison ship. I'm going to give you maximum energy.
Czyli on tutaj powiedział, że na ziemi jest w stanie skopać wszystkim dupę, a na niebie jest bezbronny jak mały bobas. I on nam wręcza maksymalną energię, coś co jest w ogóle głupie, bo Polokus jest bogiem w świecie Raymana i jak to jest możliwe, że na ziemi on jest silniejszy niż w niebie? W sensie na powie... No wiecie o co chodzi. Nie, no oczywiście nam zlecił, że to my musimy niestety dostać się na statek więzienny i pokonać wszystkich. Oczywiście. No idź szybko, nie ma czasu do stracenia przecież, Rayman, nie? Wiesz o co chodzi, ziomeczku. Wszystko zebrane. Bonusu i tak nie będziemy robić, walić go na pyrę. Tak, mamy teraz iść już do walkę na statku więziennym. 846 na 1000. No tylko nam 5 klatek brakuje do maksimum. Okej. Okej. Dobra. Idźmy dalej i zobaczmy co nam się tam udało odblokować. I zróbmy te minigierki, kończmy tę sesję. Słyszę cię już, słyszę, spokojnie. Well done, Rayman. You freed enough familiar spirits. I can open a new door for you. Dobra. To robiliśmy. Drugi wyścig nie robiliśmy i tego nie robiliśmy i zostaje tylko to. I tak to będziemy mieli wszystko, tak więc... Nie to. Trampolina. Ogarnijmy trampolinę i wtedy... drugi wyścig. Okej. Zaliczone? Zaliczone. To teraz czas na drugi wyścig. No to lecimy, 25 czerwonych lumów do zebrania. Normalnie te wyścigi w normalnym Raymanie 2, to tutaj byśmy musieli zbierać ten żółte lumy w normalnym Raymanie 2. Ale jako, że to jest Revolution, tutaj mamy tylko czerwone, więc... Nie, nic nas nie ominęło. Thank you.
Zresztą to był i tak drugi i ostatni wyścig od Lee, więc nie ma tutaj za bardzo co płakać. Nara, kurde. Jak ty nie chcesz nic dać w zamian, no to pal gumę i wtedy mógłbym dostać jakieś złote pięści, żeby statek więzienny chociaż łatwiej mi się robiło, ale nie, no po co? Po co mi pomagać? Po co? No to tylko rate up zostało, nie? Tak to wszystko mamy już pokazane, wszystko zrobione, tak więc elo. Miło było cię poznać. Dobra, moi drodzy, dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podoba, że w sposób ciekawy i informatywny jest ta seria prowadzona. Dajcie znać w sekcji komentarzy. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na grupę na Facebooka. Linki są pozostawiane w opisie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Już myślę, że w ostatniej sesji z Raymana Revolution, Raymana 2 Revolution i nie tylko. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i cześć!